dziękujemy. Niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę Pani Fatimskiej i dary Ducha Świętego dla wszystkich delegatów zgromadzonych w tym sanktuarium, ale też przybywających na jubileuszowy zjazd. Nadto modlimy się za naszą ojczyznę i pokój na świecie, zwłaszcza w Ukrainie, oraz prosimy Boga o łaskę nieba dla świętej pamięci księdza Mirosława Drostka, pierwszego kapelana zagłębiańskiej Solidarności, a zarazem proboszcza, kustosza i budowniczego tego sanktuarium, dzisiaj przypomnę rocznicę jego śmierci, oraz we wszystkich intencjach poleconych naszej modlitwie w miesiącu maju i o łaskę nieba dla świętej pamięci Anny Papuły. Drodzy siostry i bracia, abyśmy mogli czystym i pełnym ufności serca złożyć Panu Bogu tę przenajświętszą ofiarę, przeprosimy Go teraz za wszystkie nasze grzechy i za niego. Wydarzenie, o którym słyszeliśmy przed chwilą w Dziejach Apostolskich, należy do tych, które bez jakiejkolwiek przesady moglibyśmy nazwać to wydarzenia założycielskie dla europejskiej kultury. Oto do Aten, intelektualnej stolicy Imperium Rzymskiego, Aten zwycięskich, gdy chodzi o potęgę ludzkiego rozumu przekraczającego pogańskie mity, przybywa święty Paweł. I na Areopagu
zaczyna głosić im prawdę o Bogu. O Bogu, który jest Stwórcą nieba i ziemi, a także człowieka. I ta prawda jest w jakiejś mierze przyjmowana przez słuchaczy Pawła. Podobnie jak i ta, kiedy mówi, że nie powinniśmy sądzić, iż bóstwo jest uczynione ze złota, srebra, z kamienia, że jest wytworem rąk czy myśli człowieka. To była prawdziwa rewolucja. Rewolucja, z której powagi zdawały sobie siły zewnętrzne, które ostatecznie doprowadziły do nocy stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Ale z tej rewolucji duchowej zdawano sobie sprawę także na Zachodzie, który coraz bardziej już wtedy żył kultem pieniądza, zysku i wyzysku, dla którego rzeczą niewiarygodną było to, by klasa robotnicza, mówiąc ówczesnym językiem marksistowskim, ale panującym w całym świecie, czy to wschodnim, czy zachodnim, by klasa robotnicza mogła się modlić na bramach Stoczni Gdańskiej, umieścić krzyż, obraz Matki Bożej i portret papieża. By stoczniowcy w długich kolejkach czekali nie na chleb, którego tak wtedy brakowało, ale by móc się wyspowiadać. To była prawdziwa rewolucja ducha, wywodząca się z tej prawdy o człowieku, którą nam w najbardziej doskonały i ostateczny sposób objawił nasz Pan Jezus Chrystus. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Drodzy bracia i siostry, w imieniu społeczności Skalnego Podhala chciałem serdecznie powitać delegatów i gości przybyłych na ten jubileuszowy zjazd. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dla naszej lokalnej społeczności wasza tak liczna obecność to powód do dumy, to wielki honor i zaszczyt, że właśnie Zakopane zostało wybrane jako miejsce tego historycznego jubileuszowego zjazdu. Słowa wdzięczności przekazuję przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność księdzu arcybiskupowi metropolicie krakowskiemu Markowi Jędraszewskiemu i koncelebransom. Części robocze. Ale okej, mi chodzi tylko o przywitanie, a albo ci polecam, że nie spisać. No, ale to chyba za dużo. Ale nie musiał tego faceta. To się stało. Ale naprawdę
sposób, on takie newralgiczne informacje dla siebie. No pewnie, że żartuje. Jak to zrobimy, żeby było sprawniej i sprytnie z wyciąganiem gości poszczególnych zasad? Waldemar Kręc, przewodniczący Solidarności Regionu Ziemi Łódzkiej. Regionu Ziemi Łódzkiej. To chyba ważny moment spotkać się tutaj w Zakopanem, skoro tak długo było odwlekane to spotkanie, przecież pandemia tutaj pokrzyżowała się zupełnie. No właśnie, związek, szczególnie Solidarność, to jest kontakt z drugim człowiekiem. Tego kontaktu byśmy pozbawieni i tego się nikt nie spodziewał. Przerobiliśmy stan wojenny, jakoś to wyszło, a w tej pandemii, że nas tak wszystkich u ziemi, tego się nikt nie spodziewał. Jesteśmy już poza. Tym wszystkim jest teraz moment, czas, żeby spokojnie wrócić do działalności. I też jakby takie przesłanie historyczne. Dzisiaj jest 30 zjazd i przypomina się ten pierwszy, kiedy było posłanie Solidarności do ludzi pracujących na wschodzie, w Demoludach. Dzisiaj mamy podobną sytuację, na wschodzie jest groźnie niebezpieczny i też będzie chcieli na pewno przesłanie kierować właśnie do świata pracy, o wsparcie tego, co się dzieje, szczególnie wśród pracowników ukraińskich, mieszkańców, tę wojnę. Więc tutaj ta historia cały czas wokół nas, wokół Solidarności się kręci. No a teraz jest też czas na to, żeby nadgonić, pozmieniać to, co można w statucie, w naszej działalności, aby drugi raz tego typu pandemie nas nie zaskakiwały, byśmy mogli cały czas działać ze względu na to, jakie są warunki. To jest ten moment roboczy, a też mamy szczególnie wspaniałych gości, bo dzisiaj jest i pan prezydent, i pan premier. Mamy za co dziękować, zmienia się pozytywnie wiele rzeczy w Polsce, jeżeli chodzi o stosunki pracownicze, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. No to jest ten moment, kiedy czujemy się partnerem w tym dialogu, a trzeba pamiętać, że jeszcze parę lat temu to związki zawodowe traktowano nie jako partnerów, jako wrogów. Wspomniał pan o tym, co się dzieje na terenie Ukrainy. Solidarność w pana regionie pewnie również włącza się w te działania na rzecz Ukraińców. Jakie to działania? Bardzo się włączamy. Mamy ośrodek w Spale, ośrodek Solidarności, w którym przebywają matki z dziećmi. Wiem dokładnie, że no, łatwo czasami jest żywność zawieźć, łatwo jest gdzieś coś przywieźć, ale ja uważam, że te dzieci powinny coś więcej dostać. Dlatego Solidarność Łódzka te dzieci zabrała do zoo, do orientorium. Teraz zrobiliśmy im Dzień Dziecka w Spale, więc też było tu ogromne podziękowanie ze strony pani Julii Tymoszenko za to, że te dzieci poczuły się spokojnie, że mogą się uśmiechać. A swoją drogą ta pomoc będzie musiała być wiele lat jeszcze trwać, ale trzeba pamiętać i to, co ten nasz przewodniczący Piotr Duda zawsze powtarza, to przesłanie. Pamiętajcie, jak nam pomagali, kiedy od nas ludzie uciekali z kraju, jak była emigracja, jak więziono ludzi, rodziny pozbawione mężów, żon, dostarczanie różnych pomoc materialna szła z zachodu i że my jesteśmy i mamy w sercu to, żeby teraz odwdzięczyć się tym, którzy tej pomocy potrzebują. Są też ta serce i też i Polaków, i serce Solidarności wobec tych ludzi, którzy zostali pozbawieni swojego domu, swojej ziemi ojczystej. Dzień dobry, witam. Leszek Jakowski. Jestem delegatem na zjazd na ten jubileuszowy 30 już Solidarności. A skąd pan pochodzi? Z Nowego Targu. Z Nowego Targu, czyli czuje się pan tutaj trochę... Tak, gospodarzem pewnie. Trochę, tak, dlatego tak, tutaj chcemy podkreślić tę sytuację tutaj właśnie, nasze tutaj przywiązanie. Do hymnu. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy.
Serdecznie witamy premiera rządu, pana Mateusza Morawieckiego. Witamy serdecznie wicemarszałka Senatu, pana Marka Pęka. Niech mi będzie wolno powitać jego ekscelencję arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego. Jest z nami ksiądz biskup Marian Florczyk, przewodniczący Rady do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Serdecznie witam księdza profesora Władysława Zuziaka, dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Witam serdecznie wszystkich duszpasterzy i kapelanów Solidarności z całej Polski, którzy przybyli po raz pierwszy tak licznie na Krajowy Zjazd Delegatów. Serdecznie witam księdza Mariana Muchę, proboszcza, kustosza Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeszówkach, gdzie wczoraj mieliśmy możliwość rozpocząć naszą drogę. Szanowny panie prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, szanowny panie premierze rządu naszego państwa, panie przewodniczący, szanowni państwo. W logo tego 30. zjazdu delegatów NSZZ Solidarność został wpisany, jak odczytujemy to wszyscy powszechnie, giewont, nad którym króluje krzyż. Za 11 dni będziemy obchodzili dokładnie 25. rocznicę pobytu świętego Jana Pawła Wielkiego tutaj w Zakopanem. Pamiętamy też jego niezwykle ważną wtedy, ale być może jeszcze bardziej aktualną dzisiaj homilię. Jej fragmenty wczoraj przypomniał podczas mszy świętej pan starosta. Pozwolą państwo, że fragment tej homilii przytoczę. Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości. O tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy i gdzie są nasze korzenie. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Szanowny panie prezydencie, szanowny panie premierze, ekscelencjo księże arcybiskupie, ekscelencjo księże biskupie, panie i panowie ministrowie, drodzy parlamentarzyści, ekscelencjo panie ambasadorze, Michale przyjacielu drogi, wszyscy dostojni goście, drodzy partnerzy naszego jubileuszowego zjazdu, drodzy członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, no i władzo najwyższa Solidarności, drodzy delegaci na 30. jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów. 5 września 1981 roku o godzinie 14 rozpoczął się pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów w gdańskiej hali Oliwii. Poprzedzony był mszą świętą, tak jak zawsze dzieje się to w Solidarności. To było wielkie święto wolności i demokracji, gdzie po raz pierwszy w sposób nieskrępowany delegaci mówili o wolności słowa, o prawach człowieka,
o prawach pracowniczych, o podmiotowości ludzkiej pracy, o podmiotowości człowieka. A działo się to za żelazną kurtyną w centrum reżimu komunistycznego. I to było wielkim fenomenem na ówczesne czasy. Na ile to było możliwe, bo przecież nie było internetu, śledził ten zjazd cały świat. Dokumenty, które przyjmował pierwszy krajowy zjazd, były bardzo mocnym fundamentem dla funkcjonowania niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Ale ten pierwszy zjazd miał także jeden bardzo ważny dokument. To było posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, które najbardziej zdenerwowało mocarzy na Kremlu. I o to chodziło. Dlatego tak ważna jest nasza historia i tak ważne jest, aby nasz statut, nasza preambuła, która opiera się właśnie na wartościach chrześcijańskich i nauce społecznej Kościoła, była i jest dla nas bardzo ważna. Bo Solidarność Krzyża się nie wstydzi. Bo Solidarność Krzyż ma w sercu. I ten krzyż niesiemy przez całą swoją związkową działalność w codziennej pracy związkowej, w zakładzie pracy. Tym bardziej się cieszę, że dzisiaj na drugim krańcu naszej ojczyzny, tu pod Giewontem, tu w Zakopanem, możemy obchodzić swój 30. jubileuszowy zjazd niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. A tym bardziej się cieszę, jestem bardzo wzruszony, że możemy ten wspaniały dla nas dzień, nasze święto demokracji, obchodzić wspólnie z panem prezydentem, z panem premierem i wszystkimi znamienitymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obecność w imieniu nas wszystkich. To święto nie tylko Związku Zawodowego, Solidarność, ale święto ludzi pracy, bo to Związek Zawodowy Solidarność, jako największa organizacja związkowa w naszym kraju, najsilniejsza, bo przecież liczymy prawie 700 tysięcy członków związku. Żadna partia polityczna, żaden ruch społeczny nie może się poszczycić właśnie taką siłą, jaką ma Związek Zawodowy Solidarność. Ale naszą siłą jest nasza wiara i nasze działania merytoryczne, o których dzisiaj będziemy mówili i o których to działaniach za chwilę ukaże się na ekranie krótki film z działań, nie bójmy się tego powiedzieć, nie przez ostatnie 42 lata, bo byśmy tu musieli dość długo siedzieć, ale z ostatniej dekady. To dla nas bardzo ważne, aby niektórym przypomnieć, nie delegatom, bo my wiemy, jak ciężko pracujemy, tylko niektórym byłym rządzącym na szczęście, którzy dzisiaj są tacy propracowniczy. Także zobaczymy w tym filmie, jacy to oni byli propracownicy. Także to jest dla nas bardzo ważne i z tego miejsca, tu w Zakopanem, pozdrawiam wszystkich i dzisiaj tutaj, pod Giewontem, bije serce Solidarności. Czekaliśmy długo na ten jubileuszowy zjazd, bo pandemia koronawirusa krzyżowała nam nasze plany. Ale jesteśmy tutaj dzisiaj. Ale nie możemy być do końca bardzo uśmiechnięci. Bo od 24 lutego wszystko się zmieniło. Świat się zatrzymał. I nic już nie będzie tak, jak było. Tylko Solidarność się nie zmieniła. Solidarność ta w naszych sercach, wszystkich Polaków i Solidarność ta Związku Zawodowego. Od
otworzyliśmy nasze serca jako cały naród, ale także jako związkowcy Solidarności, niosąc pomoc naszym ukraińskim przyjaciołom. Przyjęliśmy ich do siebie, pod nasze domy, do naszych związkowych ośrodków, bo nie mogliśmy patrzeć na to, jak ludobójca, jak bandyta Putin ze swoją armią najechał na wolny, demokratyczny kraj, jakim jest Ukraina. Dziękuję wam wszystkim za te wsparcie, za tą solidarność. I także w krótkim filmiku chcę przedstawić wspólnie z Komisją Krajową, jak my jako Solidarność codziennie pomagamy i wspieramy naszych przyjaciół z Ukrainy. Daj Boże, aby ta wojna żeby się jak najszybciej skończyła. Ale dopóki będzie potrzeba, to Solidarność będzie w naszych sercach i będzie z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący Komisji Krajowej,
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, Szanowny Panie Wicemarszałku Senatu, Szanowny Panie Wicepremierze, Ekscelencjo Czcigodny Księże Arcybiskupie, Ekscelencjo Czcigodny Księże Biskupie, Szanowne Panie i Panowie Ministrowie, Czcigodni Księża Kapelani Solidarności, Wielce Szanowny Panie Ambasadorze, Wielce Szanowne Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie, zarówno do Polskiego Parlamentu, jak i do Werchownej Rady, wszyscy Czcigodni przybyli goście na czele z władzami regionalnymi, Panem Wojewodą jako przedstawicielem rządu, Panem Starostą, Panem Marszałkiem, Panem Burmistrzem Miasta Zakopane, wszyscy Wielce Szanowni Panowie i Panie Przewodniczący, przedstawiciele regionów Solidarności, wszyscy Wielce Szanowni Państwo, Czcigodni Delegaci, Drodzy Przyjaciele. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten jubileuszowy 30. Zjazd Solidarności. Bardzo dziękuję, że mogę być dzisiaj tutaj z Wami. Że mogę z Wami patrzeć na podsumowanie tych czasów 30 zjazdów Solidarności poprzez perspektywę tych wszystkich lat naszych dziejów, jak i tego, co dzisiaj dzieje się z nami, dzieje się wokół nas, bo nie dzieje się obok nas. Bierzemy w tym udział i za to też Wam dziękuję. Będę zaraz o tym jeszcze szczegółowo mówił, ale patrzę od samego początku tego naszego dzisiejszego spotkania, patrzę i widzę, że wszystko jest na swoim miejscu, tak jak być powinno. Jest napis Solidarność, ten biało-czerwony, tak charakterystyczny, rozpoznawalny na całym świecie, a jednocześnie niezmiennie w naszych narodowych barwach. Jest nasz hymn narodowy polski, nasz wspólny, rozpoczynający każde ważne spotkanie, tak jak i to spotkanie, 30. Zjazd Delegatów. Jest biało-czerwona, która niezależnie od biało-czerwonych flag Solidarności była wielkim tłem tutaj w czasie, kiedy ten hymn wszyscy razem śpiewaliśmy. Jest krzyż, symbol naszych wartości. Nas wszystkich jest Giewont i krzyż na Giewoncie. Symbol tamtego wielkiego przyrzeczenia sprzed 25 lat, które tutaj Panu Bogu na ręce Ojca Świętego Jana Pawła II złożył polski naród, a w nim polscy górale. Kiedy to wspomnicie, to trudno jest wielu z Was zapewne, żeby łzy nie pociekły po twarzy. Chciałbym, żeby Polacy, żeby górale także i zawsze to przyrzeczenie pamiętali, bo ono ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju i dalszych losów naszej ojczyzny. To, aby było zawsze dotrzymywane. Przez nas właśnie. Jednym ze świadectw jego dotrzymywania są te właśnie symbole. Jest krzyż cały czas będący z nami. I jest hołd, jaki oddajemy krzyżowi na Giewoncie. I znaczenie, jakie ma on dla nas jako społeczeństwa i narodu. Wiary i wierności. Niezłomnej. Wierzę w to głęboko, że zawsze taka będzie. Ale jest tutaj dzisiaj jeszcze jeden symbol, bo jesteśmy w Zakopanem, w Centralnym Ośrodku Sportu. Jest on może przypadkowy, ale jakże wymowny.
ta ścianka wspinaczkowa. Semper in altum, zawsze wzwyż. Solidarność nigdy nie szła po płaskim. Solidarność zawsze patrzyła w górę i pięła się. To jest droga w górę w nieustannym trudzie. I to jest także wielki wymóg. Może w jakimś sensie ten Giewon również jest tego symbolem, bo przecież żeby tego krzyża dotknąć, trzeba do niego wyjść. Trzeba ponieść ten trud. Nieustannego wspinania się. Nieustannego stawiania sobie nowych wymagań. Nieustannego pamiętania o tych wymaganiach, które już zostały postawione. Żeby się im nie sprzeniewierzyć. Dziękuję za to, że przez te wszystkie lata, przez 40, które świętowaliśmy nie tak dawno, 2 lata temu, jak i przez kolejne lata zjazdów Solidarności, o tym pamiętacie, bo taka właśnie Solidarność jest. Gdyby nie była, nie byłaby dzisiaj cały czas największym związkiem zawodowym w Polsce. Był ten film. Bardzo za niego dziękuję. Składam te podziękowania na ręce pana przewodniczącego Piotra Dudy. Wielokrotnie uśmiechałem się, patrząc na tego młodego 43-letniego chłopaka z 2015 roku. Popatrzcie się dzisiaj. Ale wiecie, uśmiechniecie się, bo może trochę trzeba też i rozluźnić atmosferę, kiedy pokazywaliście te protesty przeciwko 67. Przypomniał mi się, byłem przecież wtedy posłem, byłem w Sejmie, przypomniał mi się taki plakat skierowany do ówczesnego premiera Donalda Tuska. Panie premierze, czy chciałby pan, żeby cewnik panu zakładała 67-letnia pielęgniarka? Pamiętam, że wtedy pomyślałem sobie, miałem wtedy 40 lat, chyba nawet nie całe, pomyślałem sobie, cholera, ale dzisiaj, moi kochani, mam 50 i mam poważny problem, żeby nawlec sznurówki bez okularów. I powiem wam, że poważna sprawa. To hasło było naprawdę bardzo przejmujące. Ale jest dzisiaj z nami pan premier jako przedstawiciel rządu, jako przedstawiciel tej części klasy politycznej w naszym kraju, która później w 2015 roku przejęła rządy po moim zwycięstwie, które walnie wsparliście, za co jestem i będę zawsze ogromnie wdzięczny. I dla których to było jedno z zobowiązań. Podniesionych najpierw jeszcze przeze mnie w kampanii prezydenckiej, później zobowiązanie kontynuowane w kampanii parlamentarnej 2015 roku. Jak pamiętacie, oponenci polityczni wtedy mówili, że to jest niemożliwe. Oczywiście było możliwe, okazało się możliwe i Polska się od tego nie zawaliła. Nie tylko, że się nie zawaliła, ale mało powiedziałbym, że Polska rozkwitała od wszystkich programów, które później zostały wprowadzone. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, że o tych programach dzisiaj przypomniał. Bo nie byłoby zręcznie. Nie byłoby zręcznie panu premierowi stać tutaj na tej trybunie i wychwalać wszystko to, co przez te 7 lat zostało zrobione. Dziękuję, żeście to przypomnieli. To niezwykle uczciwe z waszej strony, że o tym pamiętacie. Często się mówi, że ludzie bardzo szybko zapominają to, co już dostali, oczekując na kolejne rzeczy, które będą wprowadzone. Jasne, że Solidarność ma nie tylko prawo, ale obowiązek oczekiwać i walczyć o kolejne rzeczy, które powinny zostać wprowadzone. Ale dziękuję, że Solidarność pamięta także o tym, co już zostało zrobione, bo to jest ważne. I dzisiejsza Polska też tak wygląda, jak wygląda, dzięki temu, że to zostało wprowadzone. Bo wyobraźcie sobie, co by było, gdyby nie było 67 zniesionego
gdyby nie było wprowadzonego 500+, gdyby nie było tych wszystkich świadczeń, gdyby nie było porządnej waloryzacji emerytur, gdyby nie było trzynastek, czternastek, a była pandemia koronawirusa, a była ta inflacja, z którą mamy do czynienia teraz. W wyniku działań antypandemicznych po to, żeby ratować gospodarkę i miejsca pracy, w wyniku całego zbiegu okoliczności, z którym mamy dzisiaj do czynienia w przestrzeni światowej, który powoduje, że mamy dzisiaj trudną sytuację. Wiecie, szanowni państwo, kochani przyjaciele, patrzyłem tutaj dzisiaj na te filmy, słuchałem tego wszystkiego, co było mówione, co mówił pan przewodniczący i myślałem sobie tak. Przecież przez te 7 lat niejednokrotnie do jednego ucha narzekał pan przewodniczący, śmiało mogę powiedzieć mój przyjaciel Piotr Duda, narzekał na rząd, że tego nie robią, tamtego nie robią, tego jeszcze nie ma, tamtego jeszcze nie ma. A z drugiej strony przychodził pan premier, siadał i mówił, ta solidarność to to, to tamto, to siamto, to oni to i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co państwo? Zawsze mówię, dobra, tutaj trzeba tam na Radę Dialogu Społecznego to dać, tu trzeba rozmawiać, dyskutować. Jedna rzecz jest najważniejsza. Wartości są te same. Obie strony, nawet jeżeli się spierają, ścierają, bazują na tych samych wartościach. Te wartości stanowią absolutny punkt wyjściowy. I jednego jestem stuprocentowo pewien jako prezydent. Jako prezydent, który stara się, by sprawy polskie były tak prowadzone, by jak najlepiej służyły dobru wszystkich Polaków. Jednego jestem pewien, że każda z tych dwóch stron, które do mnie przychodzą, ma najlepsze intencje, w tym najlepszym tego słowa rozumieniu. Może nie zawsze rację, bo przecież nie jesteśmy nieomylni. I może ta lepsza racja polega na tym, że może chcemy coś zrobić za szybko, może coś trzeba zrobić trochę wolniej, bo nie jesteśmy w stanie wspinać się w górę aż tak szybko. I żeby nie spaść, to może trzeba przejść na trochę łatwiejszy fragment ściany, a może trzeba to zrobić trochę wolniej. Ale dążenie jest zawsze w górę, obydwu stron. I to jest niezwykle ważny element dzisiejszych czasów, tych, w których żyjemy tu i teraz od 7 lat. Z całego serca wam dziękuję za to zrozumienie. Ja wierzę, że ten ostatni czas przyniósł Polsce wiele dobra. Tego właśnie mądrego współdziałania Solidarności i mądrej odpowiedzialności Solidarności także za polskie sprawy. Obok rządu, który przecież w całości składa przysięgę na to, że właśnie tym polskim sprawom w najlepszym tego słowa zrozumieniu będzie służył. Ja zawsze to powtarzam. Związki zawodowe, a zwłaszcza Solidarność, która przecież wywalczyła dla nas wolność. Tu wręczałem krzyże wolności, nie krzyże wolności i Solidarności, tylko medale stulecia odzyskanej niepodległości. Każdemu z osobna i wszystkim razem mówiąc, dziękuję, żeście się do odzyskania tej niepodległości przyczynili i dziękuję za to, że przyczyniacie się do jej umacniania każdego dnia. Tak, bo głęboko w to wierzę, że nie tylko, że Solidarność absolutnie przyczyniła się do odzyskania przez nas niepodległości w 1989 roku. Tak, z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który wyprowadził nas z czerwonej niewoli. Ale dziękuję też za to, że przyczyniacie się do umacniania tej niepodległości każdego dnia. Bo taka właśnie jest odpowiedzialna działalność związkowa, która prowadzi do tego, że będą jak najlepsze warunki pracy, ale w jak najbardziej mocnych i świetnie prosperujących firmach. O to właśnie chodzi. Bo firma, żeby dobrze zapłacić, to musi dobrze zarobić. I wtedy będzie mogła ludziom zapłacić. A żeby mogła dobrze zarobić, to pracownik musi pracować wydajnie. A żeby pracował wydajnie, to musi pracować bezpiecznie. I firma musi mu te bezpieczne warunki pracy zapewnić. I tylko wszystko polega na tym, żeby stworzyć taki mechanizm współdziałania i realizacji tych zadań, by to wszystko tworzyło efekt synergii. Wierzę w to głęboko, że te ostatnie 7 lat to jest przy różnych sporach i tarciach w
wcale nie przecież tak bardzo mocnych, właśnie stwarzanie tego niezwykle ważnego mechanizmu synergii, który powoduje, że Polska dobrze się rozwija mimo wszystkich trudności. Dziękuję wam za to, że się tak ogromnie do tego przyczyniacie, bo jest to niezwykle ważne. I dziękuję, że wspieracie rząd. Wspieracie rząd także w krytyce, bo to także jest wsparcie dla rządu. Ta krytyka też jest wsparciem dla rządu. Dlatego, że pozwala rządowi spojrzeć troszkę z innej perspektywy na sprawy, które na co dzień prowadzi. Każdy ma swoje spojrzenie. I to jest właśnie wielka rola Solidarności, to jest właśnie wielka rola związków zawodowych. Dziękuję, że tą rolę realizujecie właśnie nie w sposób bezkrytyczny, właśnie w sposób krytyczny. Dziękuję za to z całego serca. To niezwykle ważna i odpowiedzialna rola, jaką dzisiaj niezmiennie przez te ponad 30 lat Solidarność, która tak jak powiedziałem, dzięki wsparciu Ojca Świętego Jana Pawła II wyprowadziła nas z czerwonej niewoli, cały czas realizuje po to, byśmy od tej czerwonej niewoli byli jak najdalej. A jak najbardziej wśród narodów, które w sposób wolny, swobodny i kreatywny rozwijają się. Dziękuję za to z całego serca. Szanowni Państwo. Ten sam Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, że Solidarność to nigdy jeden przeciw drugiemu, ale to zawsze jeden z drugim. To właśnie dlatego Solidarność była tak niebezpieczna dla komuny i to właśnie dlatego Solidarność zwyciężyła. Że była zbiorowa. Że po wszystkich trudnych dziejach naszego narodu, po 56 roku, po 68 roku, kiedy byli sami studenci, po 70 roku, kiedy z kolei byli sami robotnicy, 76, potem w roku 80-81 wszyscy byli już razem. Dlaczego? Dlatego, że my Polacy bardzo szybko rozumiemy, że zatomizowani, rozbici, nie zdziałamy nic. Natomiast wtedy, kiedy jesteśmy razem, wtedy jesteśmy w stanie przenosić góry. Wtedy jesteśmy w stanie zwyciężyć wszystko. Można się zastanowić, na ile polską specjalnością jest solidarność, a na ile solidarność to jest coś, co zaraziło Polaków. Ja myślę, że to jest tak, że Solidarność po prostu w nas jest. Tylko w 80 roku ktoś to nazwał. Powiedział, przecież to jest właśnie Solidarność, więc nazwijmy to Solidarnością. To, że stajemy razem jeden z drugim, to, że domagamy się wśród różnych innych postulatów, choćby tego, że chcemy chleba, że chcemy wyższej pensji, że chcemy wolności zgromadzeń, że chcemy wolności prasy, że chcemy także zwolnienia więźniów politycznych. Że nie zapominamy o tych, którzy zostali za nami. Że nie zapominamy o tych, których fizycznie wprawdzie wśród nas nie ma, ale którzy tak naprawdę z nami są i chcemy, żeby do nas wrócili. To jest właśnie solidarność. To jest właśnie to pamiętanie o drugim człowieku. Mówię o tym nie bez kozery. Mówię o tym z uwagi na ten drugi film, a ściśle mówiąc ten, który był wyświetlony pierwszy. Dziękuję, że jako Solidarność umiecie to właśnie niezwykłe element polskiej duszy pokazać, bo według mnie to jest element polskiej duszy. To właśnie dlatego nasz naród ku zdumieniu całej Europy i świata w taki sposób zareagował po 24 lutego. Że ludzie niezależnie od tego, czy należeli do Solidarności, czy do niej nie należeli, czy się nad tym w ogóle zastanawiali, czy to jest element Solidarności, jakiegoś braterstwa, czy czegokolwiek, po prostu pojechali na granicę, poszli na dworce, poszli do punktów recepcyjnych, po to, żeby przyjąć pod swój dach bardzo często kompletnie sobie nieznajomych ludzi. Po to, żeby dać im schronienie, po to, żeby podzielić się z nimi chlebem, po to, by podzielić się z nimi swoim ciepłem rodzinnym. Krótko mówiąc, po to, żeby dać im szansę normalności w dla nich zupełnie nienormalnych czasach, kiedy wojna stanęła na progach ich domów i bardzo często je zniszczyła. Dziękuję wam ogromnie za braterskie wsparcie, jakie udzieliliście i udzielacie naszym sąsiadom z Ukrainy. Dziękuję bardzo w imieniu mojej żony, którą widzieliście na tym filmie, kiedy odwiedzała wasz ośrodek w Spale. Piękny, wspaniały, była pod ogromnym wrażeniem, kiedy wróciła z zapartym tchem, opowiadała mi o warunkach, w jakim przebywają tam mamy z dziećmi z Ukrainy.
Powiedziała mi wierzanka, że oni tam są jak na wczasach. Widać, że są wstrząśnięci, widać, że są zagubieni, ale trudno wymyślić sobie lepsze miejsce, żeby człowiek mógł odzyskać równowagę psychiczną po czymś takim, co oni przeżyli i przeżywają. Dziękuję wam za to, żeście ich przyjęli. Dziękuję za to, że oddaliście swoje ośrodki wczasowe, nie zastanawiając się nad tym, gdzie sami spędzicie wczasy. Nie patrząc egoistycznie tylko i wyłącznie ze swojego punktu widzenia, tylko właśnie patrząc przez pryzmat solidarności. Patrząc przez pryzmat serca. Patrząc przez pryzmat tego, jak być jednym z drugim. Wielka to wasza zasługa, ogromna, dla budowania tego braterstwa pomiędzy naszymi społeczeństwami, pomiędzy naszymi narodami, o którym ostatnio tak często mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, o którym ja również mówię wszędzie, gdzie jestem. Tak w Werchownej Radzie, jak i tutaj, jak i w różnych gremiach międzynarodowych i na moich spotkaniach bilateralnych także z innymi przywódcami. Dzisiaj jest naszym wielkim obowiązkiem stać przy boku Ukrainy i walczyć wszystkimi siłami, jakie mamy, o to, by Ukraina się obroniła. O to, by była państwem wolnym, suwerennym, niepodległym. Bo to jest dzisiaj w interesie Rzeczypospolitej i całego naszego narodu. I o to, by oba nasze narody żyły na przyszłość, na dziesięciolecia, na stulecia w przyjaźni i braterstwie, tworząc tutaj, w tej części Europy, jak najsilniejszy związek, którego tak się boją wszyscy ci, którzy nam źle życzą. Dziękuję za to, że tak mocno przyczyniliście się do tego, że ten związek rośnie każdego dnia. Dziękuję wam za te ponad 40 lat, dziękuję wam za te 30 zjazdów. Cieszę się, że spotykacie się dzisiaj tutaj w Zakopanem, w tych pięknych warunkach, że będzie to dla was nie tylko czas, w którym będziecie obradować i dyskutować o przyszłości Polski, o przyszłości Solidarności, o przyszłości naszego rynku pracy, tego wszystkiego, co tak dla związku zawodowego ważne. Ale cieszę się także, że będziecie mogli to zrobić w warunkach, które zarazem zapewniają też odrobinę wypoczynku, oddechu, spokoju, co pomaga generalnie w obradowaniu, co pomaga na pewno w tym, żeby mieć dobre pomysły i dobre koncepcje. Tego wam z całego serca życzę i na ten zjazd, i na kolejne lata, aż do następnego zjazdu Solidarności i na zawsze już, bo wierzę w to, że Solidarność będzie trwała zawsze. Dorobek Solidarności dla naszej ojczyzny jest nie do przecenienia. Dla jej niepodległości jest nie do przecenienia. Wierzę w to, że Solidarność będzie umacniała naszą niepodległą ojczyznę przez następne nie tylko dziesięciolecia, ale przez następne stulecia. Szczęść wam Boże. Dziękuję. O skierowanie słów do delegatów i gości poproszę teraz premiera pana Mateusza Morawieckiego. Panie premierze, prosimy bardzo. Wielce szanowny panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący NSZZ Solidarność, ekscelencjo księże arcybiskupie, ekscelencjo księży biskupie, panie marszałku, panie premierze, panie ambasadorze Ukrainy, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo parlamentarzyści, drodzy goście, a nade wszystko wy, przyjaciele Solidarności, członkowie Solidarności, delegaci na 30. jubileuszowy zjazd NSZZ Solidarność, którzy reprezentujecie wielki związek i wielką ideę. Dziękuję w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej i całego narodu za wielkie dzieło Solidarności, za wszystko, co Solidarność zrobiła dla Polski, dla Europy i dla świata.
Mówi się czasami o efekcie motyla, że trzepot skrzydeł motyla jest w stanie z jednego miejsca świata wywołać burzę piaskową w innym miejscu świata. Myślę, że takim trzepotem skrzydeł motyla było zwolnienie najpierw z pracy Anny Walentynowicz, matki Solidarności na początku sierpnia, a później to wielkie żądanie przywrócenia jej do pracy. To właśnie jej zwolnienie później spowodowało upadek imperium w Moskwie. I upomnienie się o prawa pracownicze było czymś dużo więcej już wkrótce potem, kiedy Solidarność powstała. Jak mówił o tym pan przewodniczący, podmiotowość pracownika przeszła bardzo szybko w podmiotowość obywatela, podmiotowość człowieka i podmiotowość Polski. I właśnie poprzez Solidarność tak szybko odkryliśmy wtedy, jaka jest siła polskiej duszy, narodu polskiego, i razem wspólnie odzyskaliśmy wiarę. Wiarę w to, że poprzez krzyż, poprzez Solidarność możemy odzyskać niepodległość. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, wykorzystaliśmy tamten moment i niepodległość została przywrócona. Dla mnie to wielki zaszczyt być dziś razem z wami i móc przekazać słowa podziękowania. Podziękowania za waszą solidarność. Za solidarność, serdeczność, otwartość i pomoc, którą udzielacie Ukrainie i Ukraińcom, którzy przybyli do Polski. Bardzo wam głęboko od serca za to dziękuję. W swoim własnym imieniu, w imieniu narodu ukraińskiego i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jest to bardzo trudny czas dla Ukrainy, dla Europy i dla świata. Ale wierzę, że dzięki tej sile i duchu wolności, który ma Solidarność, przezwyciężymy ten trudny czas. Chciałem tutaj się powołać trochę do swego osobistego związku z Solidarnością. Pod koniec lat 80. kończyłem studia na Uniwersytecie Lwowskim, studia na Wydziale Historii, i wtedy pisałem pracę magisterską o powstaniu i działalności Solidarności. Dla mnie to było wielkie wyzwanie, bo chociaż były już czasy perestrojki, ale trudno było znaleźć dokumenty, archiwa i informacje o tym, co naprawdę się działo w Polsce. A działo się dużo. I wy, każdy z was, ale też Solidarność była dla nas wzorem, na którym mogliśmy i chcieliśmy być podobni. I ciągnęliśmy do tego. Nie mieliśmy tyle jeszcze sił w latach 80., ale mieliśmy dobrego sąsiada, na którego chcieliśmy i wzorowaliśmy się. I te rewolucje, które Ukraina przeszedła
rewolucję na granicy w 90, rewolucję pomarańczową w 2004, rewolucję godności w 2014 i wojnę, którą my niestety musimy walczyć z Rosją, to są te same albo podobne etapy, które naród polski i Solidarność przechodziła, żeby zdobyć, żeby osiągnąć wolność, niepodległość i niezależność. I wam to się udało. I wy zniszczyliście reżim komunistyczny w latach 80., 90. I Solidarność to był przykład dla całej Europy i dla całego świata. A teraz wasza Solidarność w Ukrainie to też jest wzór dla innych państw. Jak mają się zachowywać państwa, kiedy chcą pomagać tym, którzy znajdują się w biedzie. I dziękuję wam za to i będę cały czas powtarzał, żeby inni brali z was przykład. Chciałem tutaj osobiście podziękować panu prezydentowi. Panie prezydencie, to była historyczna wizyta w niedzielę. Był pan w parlamencie. Ta atmosfera, niestety nie byłem tam w parę dni temu, ale ta atmosfera nawet było czuć w Warszawie, jaka by panowała w parlamencie ukraińskim i na ulicach ukraińskich. Bardzo panu prezydentowi dziękujemy za to, że pan prezydent pomaga nie tylko bezpośrednio w Ukrainie, bo to też ważny gest, będąc w Ukrainie, ale też na arenie międzynarodowej. To jest bardzo ważne dla nas. Bo ta solidarność też jest potrzebna i wśród innych państw. Bo w obliczu wojny musimy być solidarni. Chcę też skorzystać tutaj z tej okazji, żeby podziękować rządowi pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo ta pomoc, która płynie na Ukrainę, o której czasami nie mówimy publicznie, ale mówimy godzinami, nocami, jest niezbędna do tego, żeby zwyciężyć, bo bez broni nie zwyciężymy. Pomoc finansowa też jest ważna, pomoc komunitarna jest ważna, ale broń podczas wojny jest najważniejsza i to wy dobrze znacie. Bo znacie, jaka sytuacja była w czasie Powstania Warszawskiego. Żądamy amunicji. Tak jak żądali powstańcy, tak samo my żądamy tej amunicji. I dziękuję rządowi polskiemu za to, że taką amunicję nam przekazuje. Chciałem tutaj jeszcze poruszyć jeden wątek o misji Solidarności. Oczywiście Solidarność jest znana na całym świecie. NSZZ Solidarność. Polska jest kojarzona na całym świecie z Solidarnością. Polska jest tym, była w latach 80. tym, czym jest teraz Ukraina, jak pan prezydent powiedział. Oblicze wolnego świata. I mam może trochę takie marzenie, może dlatego, że zajmowałem się Solidarnością naukowo, akademicznym. Że może teraz mamy nową jakość dla Solidarności. Nie Solidarności niekoniecznie dla NSZZ Solidarności, a tej Solidarności, która utrwala się między naszymi narodami w ciągu tych ostatnich 3 miesięcy. I ta Solidarność ukraińsko-polska może być tak samo jak Solidarność Polska końcem reżimu komunistycznego w Europie, może być Solidarność Ukraińska-Polska końcem reżimu Putina i Moskwy i Kremla w naszym regionie. Wierzę to w nasze wspólne zwycięstwo i wierzę, że kolejny zjazd Solidarności będziemy obchodzić razem. Niech żyje Solidarność, niech żyje Polska. Sława Ukrainie. Od samego początku chcieliśmy, aby Rada Dialogu Społecznego nie była platformą tylko dialogu społecznego, tylko była urzędem
urzędem rzecznikiem dialogu społecznego. Pracodawcy nie, OPZZ i Forum nie. A teraz? Sytuacja się odwróciła. Teraz przychodzą do nas, przygotujcie projekt. My jesteśmy za, bo jesteśmy lekceważeni. Jak to by był urząd, coś na przykład Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, inne też by było podejście ze strony rządowej. Sejm nie zaprosił nas przez ostatnie 7 lat ani razu do sprawozdania z prac Rady Dialogu Społecznego, a ma to wpisane w ustawie o RDS-ie. To są sytuacje, które są niedopuszczalne, dlatego jesteśmy w trakcie rozmów o nowelizacji, którą mam nadzieję przygotujemy i przekonamy do niej pana prezydenta Andrzeja Dudę i zostanie ta nowelizacja złożona w Sejmie i przyjęta już właśnie z tymi zmianami dotyczącymi, że Rada Dialogu Społecznego jest urzędem, a nie platformą dialogu społecznego. I to jest kierunek, który chcemy zmieniać, który jest bardzo ważnym elementem właśnie w funkcjonowaniu Rady Dialogu Społecznego i dając nam tą możliwość załatwiania tych bardzo ważnych związkowych spraw. To tę modlitwę, której uczyła nas matka, tak jak wczoraj mówiliśmy pięknie o naszych matkach i cały program telewizji polskiej był też poświęcony naszym matkom, to odmówiłem tę modlitwę, najpiękniejszą. Najpiękniejszą dlatego, że tę modlitwę nauczył nas Jezus Chrystus. Ale również ta modlitwa jest najpiękniejsza, bo tej modlitwy uczyła mnie mama. Uczyła nas matka. Składała nasze ręce, te drobne, maluśkie, do pacierza i uczyła właśnie ona nas tych słów. Kiedy staję przy ołtarzu i odmawiam w czasie przyświętej tę modlitwę, najczęściej moje myśli ogarniają mamę i tych, którzy uczyli mnie pacierza. Pomyślmy serdecznie o nich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I ona, Matka Najświętsza, która towarzyszy nam, naszej ojczyźnie, naszemu narodowi i też Solidarności. Matka Boża Solidarna, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.